Ola, Hiszpania. Kolejny nocleg w Hiszpanii za nami. Mam was pokazać? Tak czułem. Ktoś mnie tu rozśmiesza. Jesteśmy w tej chwili przy Albarracinie, kilka kilometrów od Albarracina. Nie Albarracin? A jak? Albarracin. Tak jest napisane, Albarracin. Dobra, napiszę jak się to nazywa, czytajcie jak chcecie. W każdym razie, jeżeli chodzi o wczoraj, to mieliśmy zacny dzień. Mieliśmy bardzo fajny dzień z tego względu, że tak, najpierw wybraliśmy się do jednego miasta. Inaczej, mieliśmy dwa bardzo fajne miejsca, które odwiedziliśmy. Powiedzmy dosyć duże miasteczko i małe miasteczko, bo ogólnie nie wiem, taką powiedzmy nie za dużą miejscowość. Pierwsza z nich, nazwę nie pamiętam, wiem, że jest na C i tym bardziej nawet jakbym pamiętał, to nie próbowałbym odczytać, jak ona się faktycznie nazywa. I miasto jest o tyle charakterystyczne, że część tego miasta jest zbudowana w taki sposób, że są bardzo charakterystyczne podpory, że budynki nad wielką przepaścią są utrzymywane przez belki, przez podpory i jest tam potężny klif i widokowo wygląda to świetnie. Dodatkowo jest tam taki, powiedzmy, swoiście, nie określiłbym wiszący most, ale taki dosyć pieszy, wyłącznie pieszy most, ale bardzo, bardzo ładny, bardzo ładnie to wszystko wygląda na takim bardzo wysokim wąwozie, więc tam dosyć długo się pokręciliśmy. Miasto też jest bardzo ciekawe pod względem takim, że ma bardzo duże przewyższenia, więc takimi ciasnymi uliczkami, labiryntami można było pochodzić góra-dół i pogubić się w tym miasteczku. Bardzo fajne miejsce. Następnie wjechaliśmy w taki obszar swoiście dziki. Wjechaliśmy właśnie w taki obszar swoiście dziki, górzysty, gdzie raz, że temperatura bardzo się zmieniła, dwa, że wjechaliśmy na dosyć dużą wysokość, bo przełęcze, które mijaliśmy, miały powyżej 1600 metrów. Zjeżdżaliśmy w stronę miejscowości, którą ja nazywam Albarracin, a jak się to faktycznie czyta po hiszpańsku, nie mam żadnego pojęcia. W każdym razie dotarliśmy właśnie do tej drugiej miejscowości i ta druga miejscowość jest przegenialna. To znaczy, powiem tak, na terenie Hiszpanii, czy podczas tego wyjazdu, czy podczas naszego wyjazdu sprzed 3 lat, ładniejsze miejscowości niż właśnie ten, powiedzmy, Albarracin, nie znam. Ta naprawdę miejscowość jest zachwycająca, jest niewielka. Dodatkowo jest otoczona potężnym murem w górach, więc to robi naprawdę fajne wrażenie i jest niemal w całości zachowana właśnie w takim stylu średniowiecznym. Spacerując tam po tych ciasnych uliczkach, ciemnych uliczkach, tak naprawdę mamy wrażenie, że niewiele się zmieniło od momentu wybudowania tego miasteczka. Architektura jest czasami wręcz zaskakująca, jak jest polepione są te rzeczy, jak belkami są podtrzymywane. Naprawdę wygląda to cudownie i nie trzeba robić tam jakiejś specjalnej aranżacji, żeby poczuć się właśnie chyba jak w średniowieczu. Bo wygląda to naprawdę cudownie. Nawet jakieś szyldy i reklamy są utrzymywane właśnie w takim charakterze, więc nie ma tam nic czego takiego, co by w jakiś sposób szpeciło to miasto.
miasto jest położone, miasto, miasteczko, jest położone na wzgórzu, więc też trzeba się na troszeczkę naspacerować góra dół, żeby je pozwiedzać, ale jest stosunkowo małe, więc spokojnie w parę godzin, powiedzmy w dwie godziny jesteśmy w stanie przespacerować całe miasteczko, dodatkowo wdrapać się wysoko gdzieś tam na basztę, na zamek, żeby jeszcze z góry pooglądać całość, jak to wygląda. Bajka, naprawdę miejsce przefantastyczne, polecam w 100%. W Hiszpanii, tak jak mówię, parę dni temu zachwycaliśmy się Caminito del Rey jako, powiedzmy, najpiękniejszym szlakiem, jaki widzieliśmy. Tak samo teraz ta hiszpańska, to hiszpańskie, ten Albarracín jest przegenialny. Jest naprawdę coś niesamowitego, z czystym sumieniem polecam, bo warto. Naprawdę warto się tam wybrać, warto to miejsce odwiedzić. I jeszcze jako takie, powiedzmy, ukoronowanie tego miejsca, zdecydowaliśmy się zrobić coś zupełnie innego niż w standardzie, czyli nie zrobiliśmy tego na zasadzie, że jedziemy do miejscowości, wychodzimy z miejscowości, szukamy miejsca na losek i się rozbijamy. Wiedzieliśmy, że będziemy w Albarracinie dosyć późno, czyli będziemy koło godziny 18, więc stwierdziliśmy, żeby nie narzucać na siebie jakiejś presji, że za chwilę musimy jechać szukać miejsca na nocleg. Miejsce na nocleg znaleźliśmy wcześniej, zanim wjechaliśmy, jakieś 6 km przed właśnie miejscowością znaleźliśmy fajne miejsce. Fajne, jak dla mnie, zobaczcie sami. Miejsce naprawdę wyborne, bardzo, bardzo fajne do spędzenia noclegu na dziko pod namiotem. Także jak już mieliśmy miejsce na nocleg, no to wtedy z czystym sumieniem, spokojnie, na luzie, bez jakiejś tam presji, pojechaliśmy sobie zwiedzać samo miasteczko. Po zwiedzaniu miasteczka znaleźliśmy sobie też tam restaurację, do której postanowiliśmy, że nie będziemy robić właśnie kolacji na naszym obozowisku, tylko po prostu pójdziemy na kolację w samej miejscowości. Ciekawostką była taka, że wczoraj była niedziela i ta restauracja była otwarta od 20:30, czyli stosunkowo późno, więc standardowo pewnie byśmy się tam w życiu nie załapali, gdybyśmy robili nasz standard, czyli dwie godziny przed zapadnięciem zmroku szukamy miejsca na nocleg, no bo wtedy w ogóle byśmy nie wybrali się do tej restauracji, tylko w tym momencie szukalibyśmy jakiegoś miejsca noclegowego. Restauracja, pewnie wpiszę tutaj jej nazwę, powiem tak. Podczas wszystkich naszych wyjazdów, podczas całego mojego życia nie jadłem w bardziej wykwintnym i w bardziej wspaniałym miejscu. Była to najpyszniejsza kolacja, jaką w życiu jadłem, ale nawet nie chodzi o smaki, które tam były, które były przepyszne, to po prostu było coś niesamowitego, ale sposób podania, nowe smaki, których tak naprawdę nigdy w życiu w ustach nie miałem. To było coś po prostu niesamowitego. Restauracja jest fantastyczna. W życiu nie byłem w taki sposób obsługiwany. Sposób podania, sposób smakowania tych różnych potraw, które tam mieliśmy. Ogólnie wzięliśmy sobie 3 duże dania plus 3 przystawki. I w trójkę najedliśmy się naprawdę do syta. Było to bardzo, bardzo, bardzo syte to pokarmy, te dania, ale były one strasznie zróżnicowane. To po prostu każdy smak, każdy kęs, no był wycieczką w niewiadomą stronę. To jest po prostu, w życiu czegoś takiego nie miałem. Brakuje mi słowa, mówię, nie jest to na pewno kanał kulinarny i nie będę się tutaj opowiadał o jakichś walorach kulinarnych, bo na tym się absolutnie nie znam, ale to, w jaki sposób zostaliśmy rozpieszczeni, a jednak trochę tych restauracji gdzieś tam w życiu odwiedziliśmy, w różnych krajach, w różnych kulturach, w różnych smakach, tak tutaj to po prostu jest mistrzostwo świata. Nigdy w zasadzie chyba nie rekomenduję miejsc kulinarnych takich, że warto pójść, warto spróbować. W tym przypadku zrobię wyjątek, naprawdę będąc tutaj, warto wybrać się do tego miejsca, nawet jeżeli przyjdzie nam czekać do tej, nie wiem jak w tygodniu jest ona otwarta w inne dni niż w niedzielę, nawet, ale jeżeli przyjdzie nam czekać do późnych godzin wieczornych, naprawdę warto, to jest mistrzostwo świata, to w jaki sposób było tutaj, w jaki sposób zostaliśmy obsłużeni, w jaki sposób te dania były podawane, jak cała ta oprawa wyglądała, no i przede wszystkim to, co najważniejsze, smaki. No naprawdę smaki to jest coś niesamowitego. W większości w życiu czegoś takiego nie jadłem. Każdy z detali, każdy z elementów, każdy z kęsów był inny, był charakterystyczny, był bardzo wyraźny. Super, naprawdę miejsce, mówię, opowiadam o nim bardzo dużo, ale to miejsce zrobiło na nas, na mnie, na nas, naszej całej trójcy, naprawdę piorunujące wrażenie i naprawdę to jest coś super. Także Albarracín, 3 ogromne plusy. 1 plus, sama miejscowość, która wygląda naprawdę genialnie i wygląda pięknie. 2, ta restauracja, w której byliśmy, to jest po prostu najlepsza restauracja
w której byłem wszędzie. To po prostu to nie chodzi o Hiszpanię, nie chodzi o ten wyjazd, tylko po prostu z wszystkich naszych wyjazdów to jest zdecydowany numer 1. No i 3 nocleg, które właśnie spędziliśmy w takim fantastycznym miejscu, w którym wam teraz to wszystko opowiadam. Więc to wszystko się złożyło na to, że właśnie ten Albaraci, nawet jeżeli błędnie wypowiadam jego nazwę, jest po prostu bajeczny, jest fantastyczny i zdecydowanie warto się tutaj wybrać. Także tak jak opowiadałem parę dni temu, że zostałem mocno zszokowany właśnie tym Caminito del Rey, że to jest niesamowity szlak, potwierdzam, nadal podtrzymuję to, że to jest niesamowity szlak i zdecydowanie warto mieć go w planach. Tak samo tutaj ten Albarracín to jest miejsce, które zdecydowanie warto odwiedzić i do którego z całą mocą naprawdę zachęcam, żeby się wybrać. Tym bardziej, że to jest niewielka miejscowość, to nie jest jakiś wielki moloch, w którym przyjedziemy, zobaczymy jego tylko jakiś tam promil malutki i pojedziemy dalej. To jest malutka miejscowość, którą w miarę szybko możemy pozwiedzać, nie musimy tutaj planować 3 dni na jego zwiedzanie. Oczywiście pewnie i przez 3 dni mielibyśmy co tutaj robić, ale naprawdę nawet zrobić sobie taką jednodniową odskocznię i tutaj przyjechać, jeżeli ktoś jest w okolicy, zdecydowanie na tak. Dzisiaj już powoli będziemy się żegnać z Hiszpanią, to znaczy cały dzień będziemy jeszcze w Hiszpanii, ale wjeżdżamy już na pewno wieczorem po południu w Pireneje. Także jutro już będziemy na pewno przekraczać granicę z Francją, a dzisiaj będziemy powoli właśnie kierować się na północ, będziemy powoli opuszczać Hiszpanię, opuszczać w ogóle Półwysep Iberyjski, kierować się dalej na północ w stronę Francji. Kolejny dzień, zaczynamy. Graj muzyko.